Moim kolejnym gościem jest pan Artur Racicki, między innymi prezes i współzałożyciel startupu technologicznego Social Wi-Fi. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Statystyki pokazują, że 95% startupów nigdy nie zarabia na siebie i nie staje się rentowna. Dlaczego tak się dzieje? To są straszne statystyki. Dlaczego? Jest pewnie wiele przyczyn. Niektóre są lepiej zbadane, inne mniej, ale zacznijmy od tego, że startup to jest spółka innowacyjna, która szuka modelu biznesowego. Robi zupełnie coś nowego, często coś, czego nikt wcześniej nie robił. Są często takie problemy prozaiczne, jak startup nie rozpoznał potrzeby. Czyli tworzy usługę, której de facto nikt później nie chce. Fajną usługę, której nikt nie chce. To jest jedna przyczyna. Inna przyczyna to jest taka, że zanim zacznie zarabiać pieniądze, to przepali środki, które pozyskał od inwestorów albo sam zainwestował, więc nie starcza na kolejne rundy. To jest taka często pułapka. Rozwijamy biznes, ale później ze względu na to, że jeszcze nie ma sprzedaży, nie ma trakcji, no to ten biznes nie dotrwa do tego momentu, kiedy on będzie miał break-even, czyli zacznie zarabiać. To jakie właściwie błędy popełniają startupy? Niech pan też powie na swoim przykładzie, bo pan sporo tych startupów. Oczywiście na pewno były jakieś niepowodzenia, to jest też jakieś ku przestrodze, ku nauce dla innych. Wartościowe. Właśnie często się mówi o sukcesach, natomiast właśnie błędów jest mnóstwo i porażek jest w takim życiu codziennym przedsiębiorcy, innowatora, startupowca więcej niż tak naprawdę tych pozytywnych momentów. Ja popełniłem mnóstwo błędów. Kilka podam przykładów. Jeszcze na studiach założyliśmy z kolegami kafejkę internetową. I było nas 9 wspólników, zrzuciliśmy się, kapitał zakładowy był 99 tysięcy i założyliśmy w Excelu, że 70% czasu będziemy mieli obłożenia tych komputerów, które zostały kupione. Miejsce, lokalizacja wybrana, krakowskie przedmieście w Lublinie, piękna, ale też droga i na pierwszym piętrze, a nie na parterze, jak przy kafejce internetowej powinno być. I się okazało, że obłożenie komputerów jest nie 70%, tylko 30%. I po 3 miesiącach straciliśmy płynność finansową. To jest taki przykład, że Excel wszystko przyjmie, można tam wpisać różne dane, natomiast rzeczywistość weryfikuje. No i szybko trzeba było zmienić model biznesowy, zaczęliśmy robić strony internetowe. Spółka do tej pory fajnie funkcjonuje, ale zostało tam 2 wspólników, inny model biznesowy, zupełnie inny. No bo za dużo wspólników to chyba też nie za dobrze. No, każdy może mieć inną wizję i co wtedy? Tak, no, mówi się, że 2-3 wspólników, tych takich founderów, to jest taka optymalna liczba. To jest ciekawe, bo zwykle przymyśle, że jeden lider, silny lider, to jest dobry dla spółki. Taki lider, który pociągnie swoją spółkę. A jak popatrzymy na takie wiodące startupy, no jakiekolwiek, czy Google na przykład, tak, zawsze mamy... Prawie zawsze parę. O co chodzi? O to chodzi, stymulowanie, nie wiem. Tak, o to chodzi, żeby było wsparcie. Startup to jest dynamika, to jest dużo stresu, to jest kompetencja. Jedna osoba dowozi technologię, bo mówimy o startupach, one zazwyczaj są powiązane z innowacjami. Czyli jest osoba, która zajmuje się innowacją, działem deweloperskim i tak dalej, a druga osoba biznesem, czyli marketingiem, sprzedażą, życiem operacyjnym spółki. Więc dobrze jest mieć takie zestawienie 2 osób o skrajnie innych kompetencjach i też często skrajnie innej osobowości. Właśnie, to jest takie zniechęcające dosyć. Nie lepiej ten sklep na rogu jakiś otworzyć, warzywniak? W ogóle najlepiej to statystycznie pracować w korporacji, bo to jest bezpieczniejsze. No bo zaczynać startup, dając sobie statystycznie szansę 5% przetrwania, to nie brzmi super zachęcająco. Dlatego jakbym był w korporacji i marzył o jakiejś swojej firmie, no to raczej bym to robił po godzinach, tak? Doszedłbym do... Często ludzie, jak odchodzą z korporacji, kładają własny biznes właśnie i to jest też... Tak, często i często to się właśnie kończy podobnie. Tak, i to jest to zderzenie się. Tutaj coś znaczyłem. Mhm. Byłem kimś, to do mnie przychodzi, do mnie zabiegali, a teraz ja muszę tu chodzić o wszystkich, zabiegać, zdobywać jakieś reklamy, zdobywać technologie, prosić się, tak? Tak, zgadza się. Jeszcze dodam kilka takich czynników, które wpływają na to, że się te spółki wywracają. To jest na przykład timing, czyli zły moment na start. Jest tak, że często za wcześnie wychodzimy z innowacją, ludzie nie są gotowi, albo technologia jest niegotowa, przepustowość łączy internetowych nie jest jeszcze gotowa, żeby coś przyjąć.
takich YouTube'ów, na przykład przed YouTube'em było kilka, tylko nie było jeszcze infrastruktury odpowiedniej, żeby one mogły zaistnieć. Ja też przyznam, że w tej chwili już jest końcówka tej spółki, ale w 2014 roku robiliśmy startup, wyszukiwarkę nieruchomości. I się okazało, że jak my już ją kończyliśmy, no to tu już takich przeglądarek było kilka. Co prawda miały inne funkcjonalności, byliśmy w jakiś sposób innowacyjni, ale za późno to zrobiliśmy. I ten biznes nie wyszedł. I to jest przykład tego, jak dosłownie niedawno temu pewien biznes położyliśmy. A czy w takim razie państwo na przykład nie powinno jakoś wspierać startupy, pomagać? Teraz dużo się o tym mówi, rzeczywiście pojawiły się duże pieniądze. Mhm. Także ze strony spółek Skarbu Państwa. Stało się to modne. Czy nie są to za łatwe pieniądze w tym momencie? Zawsze najlepiej jest robić wszystko własnym sumptem, bez dużych przynajmniej środków z zewnątrz. Wyobraźmy sobie takiego młodego człowieka, który pierwszy swój biznes właśnie robi jakąś innowację startupową i nie prowadzi go w sposób taki rynkowy, komercyjny, tylko dostaje nagle 300 tysięcy, 400 tysięcy złotych. Taka osoba nie do końca rozumie, jak biznes funkcjonuje, bo dostaje coś z zewnątrz, co de facto nie jest wypracowane przez spółkę, nie jest rozwinięte przez spółkę, tylko jest z zewnątrz. Więc największy problem z tym mają bardzo młode osoby, które robią coś po raz pierwszy. Jak ktoś już ma doświadczenie biznesowe i dostanie wsparcie, no to już ma przez to doświadczenie też pewną rozwagę w wydawaniu środków, w przewidywaniu przyszłości. Ma już błędy popełnione, więc się czegoś nauczył. Więc wsparcie państwa jest istotne. Jest bardzo dużo takiego wsparcia, które czeka w blokach, bo mamy lekkie w tej chwili takie spowolnienie, jeśli chodzi o wsparcie takie seedowe ze strony państwa, ale te środki już są uwalniane, są programy typu scale-up i tak dalej. Też, tak. Masę programów w tej chwili rusza i to jest wszystko fajnie. W Polsce brakuje środków na kolejne etapy, czyli mamy firmę, która radzi sobie dobrze, nawet generuje przychód, generuje zyski, nawet kilkumilionowe, ale żeby postawić kropkę nad i stać się globalnym graczem, to trzeba na przykład dorzucić kilkadziesiąt milionów złotych i tu jest taka luka, powiedzmy, którą warto by było uzupełnić. Właśnie, skąd obecnie startupy biorą pieniądze przeważnie? Czy to są jakieś fundusze venture capital, kręcą i inwestują, czy to są środki własne bardziej? Banki raczej niechętnie pożyczają. Banki nie pożyczą pieniędzy, ponieważ nie mamy historii na przykład 12-miesięcznej działalności, więc bank odpada, nie mamy kapitału obrotowego. To skąd go brać? Są środki własne. Dużo osób zaczyna po prostu własnymi oszczędnościami, pracując po godzinach i tak dalej. Ja też tak sam robiłem wielokrotnie. Właściwie moja przygoda ze środkami zewnętrznymi się niedawno zaczęła przy tym startupie Social Wi-Fi. Tam potrzebna była duża inwestycja w rozwój technologii. No to środki poszły z... Inwestycja była z PARP-u i z KFK. KFK inwestowała w VC, w fundusze i tam ta korelacja biznesu i państwa była pół na pół, czyli połowę środków wrzucało państwo, połowę prywatni inwestorzy i te fundusze inwestowały w startupy i tak właśnie takie środki mieliśmy w Social Wi-Fi jako takie początkowe, ale późniejsze już losy są takie, że już pozyskaliśmy prywatnego inwestora, czyli dobrze jest mieć jakiś fundusz jakiegoś prywatnego inwestora, no, tylko to jest ta obawa, że wtedy on może na przykład przejąć kontrolę, tak? I to, no, tego się też boją liczne firmy. Boją się liczne firmy, natomiast są wyceny, są procenty udziałów i... Często mówią, no wejdziemy, okej, okay, damy pieniądze, ale 51%, tak? No, u nas nie było nigdy takiej sytuacji, że ktoś powiedział 51%, bo coś tam, ale oczywiście wielokrotnie się to zdarzyło. Natomiast to raczej jest podejście nieprofesjonalne. W sensie, jak pojedziemy do Doliny Krzemowej, ja miałem przyjemność tam być prawie przez pół roku, no to tam nikomu nie zależy na tym, żeby zarobić 51% founderom, założycielom, no bo to na nich stoi ten biznes i to oni muszą mieć motywację. A jak od razu tracą kontrolę i tak jakby są rozwodnieni do poziomu nie wiem, 30%, to... A czy pana zdaniem w ogóle Polska jest dobrym miejscem w ogóle dla startupów? To jest dobre miejsce. Dużo się mówi o Polakach jako o osobach kreatywnych i mamy świetne pomysły, tak? Gorzej już tam z tak zwaną monetyzacją, ale czy generalnie Polska jest dobrym miejscem dla takich firm? Według mnie jest bardzo dobrym miejscem. Jeden problem polskiego rynku jest taki, że to jest mały rynek. My mamy wrażenie, że 40 milionów to jest dużo, ale to jest mały rynek.
I co ważne, jest dobrze myśleć o tym, jeśli robimy na przykład usługę taką jakąś chmurową, software'ową, żeby ją tworzyć po prostu na szerszy rynek. No, rynek amerykański to już jest na przykład ponad 300 milionów osób, cała Unia Europejska 300 milionów. Trzeba patrzeć po prostu troszkę szerzej. My jeszcze mamy taką mentalność, że po prostu robimy coś pod swój mały tutaj rynek. I to powoduje, że no, często... Na przeciwieństwie do takich Estończyków na przykład, którzy wchodzą z tymi startupami, wychodzą już od razu. Znaczy my też mamy super przykłady, nie ma co tak mówić, bo mam bardzo fajne firmy, które działają międzynarodowo. Oczywiście znamy twórców Wiedźmina, tak, to wszyscy o tym mówią. Pierwszy nasz tak zwany jednorożec, tak? Tak, tak. Mamy live chata, tak, mamy live chata, który ma ponad miliard złotych wyceny, tak? Są firmy, które fajnie się rozepchały po rynku i są na wielu rynkach. Social Wi-Fi, oczywiście to jest spółka, która ma przychód rzędu 1,5 miliona złotych, to nie jest dużo, natomiast już te przychody idą z 25 różnych rynków, bo to są małe abonamenciki płacone regularnie i to cały czas sobie rośnie. Ale to jest też przykład tego, że po prostu patrzymy... To jest jedna pana spółka, druga to są ławeczki solarne, tak? Tak, tak. Przyszedł do mnie inżynier, który miał ławkę, która ładuje telefony komórkowe, więc bardzo fajne rozwiązanie, takie miejskie, bo często nam się rozładowuje telefon i mówi, ja potrzebuję jeszcze Wi-Fi do tej ławki, to wtedy będę miał taki komplet. Ktoś może sobie usiąść, podładować telefon i jeszcze skorzystać z internetu, więc dałem mu to Wi-Fi. Później przyszedł do mnie i mówi, wiesz co, nie mogę tego sprzedać. Ja mówię, kurczę, to jest fajne, tylko trzeba po prostu trochę zmienić design, więc popracowaliśmy nad tym i zaangażowałem się w ten projekt. Powstała spółka Cydia i tak naprawdę ma 10 miesięcy. I a gdzie są te ławeczki? Wiele wdrożeń. Pierwszym w ogóle naszym klientem była spółka tutaj Innogy z sektora energetycznego i ona postawiła na przykład na bulwarach Wiślanych, w swoich biurach na ulicy Rychlińskiego, ale mamy te ławeczki również w Krakowie. Prezydent miasta Tarnowa na przykład, Tarnobrzega zakupił ławki, już można je na rynku zobaczyć, mieszkańcy siadają, ładują telefony, więc ten biznes się fajnie rozwija i jest takim typowym odpowiedzią na takie bieżące potrzeby, takie smart city rozwiązanie, więc bardzo, bardzo fajnie, jaramy się tym i rozwijamy ten. A proszę powiedzieć, właśnie, co jest najważniejsze w tym biznesie startupowym? Czy pomysł, pieniądze, nie wiem, upór, pasja, można długo wymieniać jakieś współpracownicy, w jakich proporcjach to ustawić i co jest tak naprawdę najważniejsze? Nie wiem, to jest już tak z doświadczenia mówiąc, to naprawdę no moment, kiedy się zaczyna, jest ważny, bo dobrze zrobić coś jako pierwszy, ale też nie za wcześnie, żeby rynek był gotowy, więc ten czas zaczęcia jest bardzo, bardzo ważny, często nie tak jakby niedoceniany przez analityków, którzy patrzą na tą scenę startupową. A druga rzecz, no to na pewno zespół i egzekucja, no bo wszystko się opiera o egzekucję. Pomysł to jest, ja przesadzam oczywiście, ale dla mnie to jest taki element naprawdę bardzo mało istotny. Bardzo mało istotny, czasami w ogóle nieistotny. Są ludzie, którzy potrafią wprowadzić na rynek coś absurdalnie niepotrzebnego, bo mają taką determinację. I dobrze to wypromować. Tak, i wypromować. Dobrze mieć dobry produkt, który jest potrzebny, ale ta egzekucja, czyli dobranie dobre ludzi, ciężka praca, bardzo ciężka praca, to się wszystko wiąże, jest dużo bardziej istotne niż inwestycja, czyli wsparcie inwestorów, dużo bardziej ważne niż biznesplan. Ten team, moment wejścia na rynek właśnie jest ten dużo team ważniejszy. Czym się różni działanie takiej firmy, jej wygląd od korporacji? No, rozumiem, że są też biura, tak? Nie ma, rozumiem, gabinetu szefa. Brak procedur. Brak procedur. No to może być niebezpieczne. No. To jest niebezpieczne, ale na początku zazwyczaj jest brak procedur. One się tworzy. Je się tworzy i one nie są narzucone, więc dużo osób ma wpływ. Bardzo ciekawa rzecz w startupie to jest to, że ludzie migrują, przynajmniej u mnie tak jest, że ludzie migrują z działu do działu. Okazuje się, że ktoś przychodzi do działu sprzedaży, ale trzeba przyglądać się i patrzeć, jaki ten talent jest dominujący i na przykład jest przesunięty do działu obsługi klienta. A ktoś, kto się zajmował, nie wiem, analityką, nagle zajmuje się tworzeniem jakichś nowych landing page. Fajne jest to, że w startupie można odnaleźć się w różnym miejscu. I jak jest zespół, który ma kilka osób, później kilkanaście osób, kilkadziesiąt osób, to on jest taki bardzo żywy. A jakie są najbardziej takie perspektywiczne kierunki dla naszych startupów? No, jesteśmy mocni w grach rzeczywiście. Dużo się mówiło też o drukarkach 3D. Mhm. Czy jeszcze są jakieś kierunki, gdzie możemy zaistnieć?
Tak. Czy rzeczywiście zaistnieliśmy, czy to jest trochę tak, że się trochę chwalimy, ale tak naprawdę... No... Trochę zaistnieliśmy w pewnych obszarach. Do końca. Na przykład data science, big data, to już się słyszy o pewnych startupach, które zaistniały, ale to nie chodzi tylko o te polskie startupy. Generalnie to jest kierunek, czyli analiza danych. Dane są zbierane po prostu ze wszystkich stron i teraz chodzi o to, o odpowiednią analizę tych danych i zrobienie użytku z danych. Więc to jest absolutnie kierunek na wiele lat do przodu. Inny obszar to jest taka technologia dla rolnictwa. Przybywa ludzi, gleby jałowieją, tak? I trzeba znaleźć technologię, która pozwala nam przetrwać jako gatunkowi. To jest bardzo ciekawe. Energia odnawialna, to jest też nasz sektor, bo nasze ławki solarne, one mają panel fotowoltaiczny, w środku baterie, więc są niezależne energetycznie, wszędzie można je postawić. Ale tak samo można lampy na ulicach postawić, można zasilać ekrany LED-owe, mając jakiś obok wystawiony panel fotowoltaiczny, który po prostu zbiera tą energię odnawialną. Jest jeszcze bardzo fajny sektor fintech, który się też świetnie w Polsce rozwija. A ma pan jakieś kilka takich swoich typów? Uważa pan, że te spółki niedługo o nich będzie głośno, albo się zgłośnia, a będzie jeszcze głośniej? Polskich? Tak. Będziemy mieli na pewno kilka spółek, które rozwijają CRM-y albo właśnie takie obszary data science'owe typu Lifespace CRM, typu SalesManago, bardzo duża firma robiąca CRM-a, Synerise, spółka mojego kolegi Jarka Królewskiego, bardzo ciekawa spółka, około 30 programistów, zero ludzi w dziale handlowym, współpracują z dużymi korporacjami, więc też modele się zmieniają. My też myśleliśmy do początku, że dział handlowy musi być duży i tak dalej. W tej chwili prawie nie mamy działu handlowego. Rozwijamy technologię, tak? Rozwijamy dział wsparcia klienta, dział marketingowy w social Wi-Fi-u, po to, żeby hotelarzom, ludziom z centrów handlowych pomóc po prostu. Więc... A nie boisz pan trochę tej narastającej bańki takiej technologicznej? No to widać na przykładzie też Ameryki, jak te spółki są wyceniane, choćbyśmy takie Ubera, który tam był wyceniany 60 miliardów dolarów, a pewnie jeszcze więcej. I przynosi gigantyczne straty. I wszyscy przynoszą straty, a mimo to inwestorzy kupują. U nas też można odnieść wrażenie takie, że te spółki technologiczne są w modzie, tak? Czy to nie jest już za daleko? Czy to nie będzie zagrożenie, jeżeli ta bańka pęknie w momencie i nagle wszyscy zwrócą się od startupów? Ja jestem w pełni przekonany, że Uber poszedł już za daleko. W sensie ten biznes jest absurdalnie nielogiczny. W sensie te straty miliardowe, które przynosi Uber, to już jest przekroczenie pewnej granicy. Natomiast no, wszyscy mają z tyłu głowy, że Facebook też przez wiele lat był nierentowny. No właśnie. I każdy myśli, że nadejdzie ten moment przełamania, a później generowania olbrzymich zysków. Więc ta pokusa jest duża. Natomiast są pewne momenty, gdzie rzeczywiście jak jest spółka wiele lat nierentowna, to i inwestycje są wielomiliardowe w dolarach, to jest przerażające. W Polsce na szczęście nie ma tak dużych inwestycji, szczęście, nieszczęście. I zazwyczaj spółki, które nie są rentowne na jakimś tam poziomie inwestycji przy wycenie kilkudziesięciu milionów złotych, to już inwestorzy niechętnie podejmują się takich inwestycji. Mhm. A proszę powiedzieć, to ostatnie pytanie, bo wspomniał pan właśnie, że długo jakby z własnych środków pan prowadził biznes, tak? A skąd wiem, że pracował pan w przeszłości jako hydraulik, na przykład w Kanadzie, ma bardzo bogatą przeszłość, zbieracz szklanek w Londynie, cykliniarz podłóg w Belgii, menedżer restauracji Cambridge, nawet wypisałem pana liczne funkcje działalności. Kiedyś o tym rozmawiałem. Właśnie, dlaczego pan się wziął za startupy w takim razie? Ja pracowałem jako cykliniarz podłóg po to, żeby zbierać pieniądze na swój własny biznes. No właśnie. No, to jest, to była przyczyna. I jeszcze plus, żeby się utrzymać na studiach na jakimś poziomie, bo jakby od rodziców. A czegoś uczą takie, czegoś też uczą takie zajęcia? Absolutnie, dużo. No, i pokory uczą, i takiej sumienności, no bo trzeba... A pokora chyba potrzebna jest przy prowadzeniu bardzo startupów. Tak, między pokorą a pychą jest bardzo wąska granica, jak to się mówi, więc to dużo daje.
I przechodząc Cydia, ten nasz startup z ławkami solarnymi, to już 10 miesięcy prowadzimy go sami. W sensie nie ma inwestora z zewnątrz. To jest wszystko nasza własna, bardzo mała inwestycja. Jak jest czasami potrzeba, no to jest kapitał obrotowy dorzucany w postaci pożyczki, ale to po prostu sprzedaż jest, więc sprzedażą finansujemy kolejne zamówienia. Czyli polskim startupom życzmy, tak jak pan wspomniał, więcej pokory. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był pan Artur Racicki, startupowiec. Zapraszamy Państwa codziennie godzina 11, Rzecz o Biznesie. Ciekawi goście, a już dzisiaj o godzinie 13, Rzecz o Prawie.